sobotę 29 listopada w hali Mosir w Olkuszu odbył się Puchar Polski Juniorów i Młodzieżowców Jiu-Jitsu. Organizatorem zawodów był klub Samurai Bukowno pod auspicjami Polskiego Związku Jiu-Jitsu. Jawożno reprezentował 4 zawodników, udało się walczyć 5 medali. W bardzo wyczerpującym turnieju startowało ponad 100 zawodników z kilkunastu klubów z całego kraju w konkurencjach Fighting, Duo System i Nevaza. W bardzo mocno obsadzonych zawodach z powodzeniem Jawożno reprezentowali podopieczni trenera Łukasza Proksy, zawodnicy klubu Walki Wręcz Partner 2 Jaworzno. 4-osobowa kadra w składzie Ewa Szatkowska, Patryk Urban, Dawid Kajdy i Maciej Śliwa wywalczyła złoty, srebrny oraz 3 brązowe medale. Złoty medal i zarazem Puchar Polski wywalczył Patryk Urban. 2 brązowe medale zdobył Dawid Kajdy. Srebrny i brązowy medal udało się wywalczyć Ewie Szatkowskiej. Udało mi się zakończyć 2 walki duszeniem z pleców, 1 poddanie dźwignią właśnie, Balacha. No i... ogólnie można zawody zaliczyć do udanych. No. Trener Łukasz Proksa podkreśla, że takie wysokie lokaty to efekt ciężkiej pracy zawodników oraz trenerów klubowych, a także współpracy z gimnazjum nr 3 w Jaworznie, w którym treningi są uzupełniane w klasie sportowej o profilu wspinaczkowo-obronno-ruchowym.